W czasie kontroli na lotnisku Linate okazało się, że pasażer z Gany nie mówił prawdy. Zapewniał, że przewozi tylko 3000 euro, a miał znacznie więcej. Postaramy się, żebyś zdążył na samolot. Nie będzie problemu, że się pomyliłem. Masz NIP? Tak. Tylko to? Trzeba dobrze policzyć, ponieważ wpisuję również nominały. Trzeba wszystko zadeklarować, nawet jeśli nie ma wartości. Mówię na przyszłość. Nie wiedziałem. Jeśli przyjeżdżasz lub wyjeżdżasz z Włoch, dobrze, z 10 000 euro lub więcej, to należy je zgłosić. Pasażerowi grozi kara administracyjna. Zgłoszenie celne jest obowiązkowe, niezależnie od waluty. Jak wysoka jest grzywna? Adekwatna do przewożonej kwoty. Policzyłeś już? Nie. Ile to sztuk? W bagażu nic nie ma, prawda? Pasażer przekroczył dozwolony limit, ale ma możliwość zapłacenia minimalnej grzywny w wysokości 200 euro. Kara jest minimalna, ponieważ suma nie jest wysoka. To pierwszy raz, ale to wciąż kara. Miał przy sobie 10 600 euro. Zapłacił minimalną grzywnę, ponieważ było to jego pierwsze wykroczenie na terytorium Włoch. Jednak przez następne 5 lat będzie musiał uważać, aby nie popełnić tego samego błędu. W przeciwnym razie kara będzie wyższa i będzie groziła mu konfiskata połowy przewożonej kwoty. Te możesz zatrzymać. Kontrola zablokowała dziś nielegalny przepływ gotówki. Pasażer nauczył się, żeby zamiast kłamać, informować się przed wyruszeniem w drogę.